Kingarusin nie mogła przejść wobec tego Rosjan i spotkała się z odwetem. Kingarusin nie mogła patrzeć z zelozonymi rękami na zwycięstwo sportowców z sąsiadującego z Polska kraju. Podczas turnieju tenisowego w Monte Carlo. Wszystko przez uprzedzenia, których nabrała wobec obywateli Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie. Gwiazda publicznie skrytykowała zwycięska drużyny i jej kibiców, lacząc sportowa rywalizację z wojną i polityka Putina. Przecinek każde zwycięstwo ruskiego sportowca jest nabojem do broni Putina. Każdy puchar karmi propagandę. Każdy medal uzasadnia wielkość całego narodu. Zbrodniarze podnoszą głowy, bo uważają się za lepszych. To niesprawiedliwe i niemoralne. Neutralne wypowiedzi Rublewa, Nowar, niczego w tym względzie nie zmienia, ja napisała Kingarusin. Wspomniała przy tym o licznych zbrodniach, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze na terenie zniewolonej Ukrainy. Wymieniła m.in. niszczenia szpitali, placówek edukacyjnych. Wspomniała również o ludobójstwie i braniu jeńców do niewoli. By podkreślić, jak okrutnych zachowań dopuszczają się Rosjanie. Gwiazda nie omieszkała wspomnieć także o tym, jaki skutek przyniosło jej działanie. Otóż, internauci zaczęli zgłaszać jej wpis, co sprawiło, że Instagram zareagował usunięciem posta. Dziennikarka nie chciała się jednak poddać i odwołała się od tej decyzji. Instagram własnie usunął mój post dotyczący sprzeciwu wobec udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Widocznie nie spodobał się ruskim trollom, które zaczęły go masowo zgłaszać. Wysłałam prośbę o ponowną weryfikację. Miejmy nadzieję, że Instagram go przywróci, podsumowała gwiazda. Do tej pory wpis nie pojawił się ponownie na jej profilu, można więc przypuszczać, że gwiazda wciąż nie dostała odpowiedzi od Instagrama. Inna gwiazda stacji TVN, z która swego czasu była związana Kingarusin, postanowiła opowiedzieć się po jej stronie. Anna Kalczyńska zwróciła się więc do swoich fanów i poinformowała, jak bardzo nie może uwierzyć, że Instagram tak bezprecedensowo usunął wpis Rusin. To jest szok. Kinga opisała swój sprzeciw przeciw dopuszczaniu rosyjskich sportowców do udziału w turniejach takich jak Monte Carlo Masters. Instagram usunął jej wpis, napisała prowadząca Dzień Dobry TVN.